bardzo serdecznie na wstępie dobiliście to. Dziękuję za 100 subskrypcji na kanale. To co? Jedziemy po 1000, co? Jeśli chodzi o pogodę, prawdopodobnie w czwartek będziemy mieli burzę. Piątek, sobotę także warunki do burz są. Więc kto wie, czy nie wystąpią burze adwekcyjne, aczkolwiek burze frontowe i zafrontowe raczej. Prawdopodobnie w czwartek wystąpią w niestabilnej masie powietrza, ale to jest totalna loteria, więc tak naprawdę dopiero jutro, pojutrze mogę się przymierzyć do prognoz tak naprawdę, no bo w tej chwili to jest totalna loteria. Na 4 dni przed, 3 dni przed. Jeśli chodzi o obiecane opowiadanie. Jeśli chodzi o burzę, to ja się zająłem tak naprawdę tak na serio burzami od 2018, ale de facto burzami się interesuję od nawałnicy z sierpnia 17 po prostu. Po tej nawałnicy coś we mnie drgnęło i chciałem się dowiedzieć za wszelką cenę, jak się tworzą takie silne burze i po prostu czułem, że muszę zapobiegać po prostu zniszczeniom. W sensie i dlatego też ludzi ostrzegam. Od tego momentu ludzi po prostu ostrzegam, jak idą burze, żeby po prostu zdążyli po prostu zabezpieczyć, żeby nie było strat, ani żeby nikt nie zginął. Mam nadzieję, że jednak wszyscy wzięli sobie do serca to, co miało miejsce w 2017 i nie będzie już takich głupich rzeczy typu latanie po wiosce, bo nadciąga nawałnica. Mam nadzieję. 2017 to dla wszystkich łowców i dla wszystkich nawet ludzi powinna być przestrogą, żeby uważać. Jeśli chodzi o kolej, no to to jest taki bardziej lżejszy temat, bo ja z koleją jestem związany praktycznie od dzieciaka. Więc dlatego uwielbiam nagrywać kolej. Wszystko przez to, że się zaraziłem. Jakoś tak po prostu. Byłem w wieku dziecięcym, byłem z babcią pierwszy raz na dworcu, to aż się ucieszyłem. Później ojciec i Niemcy, także no, myślę Gladbach. Stare, dobre piętrusy. Piszcie w komentarzach, co pamiętacie, jeśli coś jeszcze pamiętacie z okresu 2017, z tych nawałnic. Ja pamiętam, że w 2017 właśnie było gorąco. Była taka lekka burza, wszyscy mówili, a pewnie lekka burza, pewnie będzie spokój. Zrobiło się parno, graliśmy w nogę, przestaliśmy, bo się zrobiło aż duszno. I wieczorem było jedno wielkie, kompletne BUM. I tak mieliśmy szczęście, że ten, że nie zrywało dachów. Jakby dachy leciały, no to by nas nie było. Mojemu koledze tyle od domu spadło największe drzewo na błotku. Sprzątanie trwało 2 tygodnie de facto. Jeszcze raz dziękuję. Liczę, że będzie nas coraz więcej. Mam nadzieję, że będzie nas więcej. No i cóż. Ostateczny cel to 1000. Do zobaczenia.